Dobry wieczór Państwu, witamy w kolejnym odcinku programu Czas na Sport, tym jednak w nieco innej oprawie, bo typowo świątecznie w końcu mamy 25 grudnia. Jest nam niezmiernie miło, że przy naszym świątecznym stole gościć będziemy zarówno i wybitnych sportowców, a obecnie trenerów i powiedzieć o polskim sporcie, niejako podsumowując te wydarzenia 2020 roku. Dobry wieczór Państwu. Oraz trener Odry Opole, Wiktor Brawek. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panowie, kiedy zaczynał się rok, pamiętam styczeń, luty, w zupełnie innych miejscach była Odra, w zupełnie innym była Gwardia. Na Gwardii czekało się na przyjazd zagranicznych ekip, bo miały być puchary. Gwardia po sukcesach medalowych. Odra w zupełnie innym miejscu tabeli. Pewnie siwe włosy pojawiały się i u trenera na głowie, u działaczy. Co tu zrobić z pierwszoligową Odrą? Tych 12 miesięcy niejako minęło. Dzisiaj możemy powiedzieć, że te wasze drogi sportowe nieco się przeplatały, myśląc o ligowej chociażby tabeli, czy o całej sytuacji. Więc na pewno dzisiaj o tym sporcie, ale nie tylko, chcielibyśmy właśnie porozmawiać. Panie Rafale. Mogę powiedzieć, że był pozytywny, jeżeli patrząc na wyniki sportowe, chociaż jestem trochę takim malkontentem i czegoś mi tam zawsze gdzieś tam coś można było lepiej zrobić. Graliśmy w pucharach, naszym marzeniem było wygrać przynajmniej jeden mecz. Nie udało nam się też dokończyć przez pandemię tego pucharu. Liga, zajęliśmy piąte miejsce, a nie było play-offów, a gdzieś w tych play-offach zawsze gdzieś tam ostatnie 3 lata żeśmy, można powiedzieć, zaskakiwali i gdzieś tam walczyliśmy w pierwszej czwórce. No. Troszeczkę mi tego brakuje, tych play-offów. Może znowu byśmy zrobili niespodziankę, weszli do trójki i może o coś więcej byśmy powalczyli. Na później te miesiące, które upływały po zakończeniu jakby tamtej części sezonu i powrotu Gwardii na parkiety, czyli ten rok właściwie możemy podzielić tak na takie półrocze, pierwsze i drugie właśnie, nie? Ten start wszyscy oczekiwali znowu bardzo wiele od Gwardii. Dobrze wiem, że cały sport ucierpiał w Opolu i gdzieś tam musieliśmy się liczyć z tym, że nie utrzymałem wszystkich zawodników i też musimy dalej w młodych zawodników inwestować. My liczymy w tym sezonie gdzieś na 6., 8. miejsce. Co wyżej, to oczywiście bierzemy bardzo, bardzo chętnie. Na razie jakby ten nasz plan się gdzieś tam realizuje. Mamy 6. miejsce, mamy koniec pierwszej rundy i chcielibyśmy to utrzymać. Oczywiście walczymy o jak najwięcej zawsze. Tak, zgadza się. No, rok temu podpisałem kontrakt i podjąłem się misji ratowania pierwszej ligi dla Odry i ja muszę powiedzieć, że w moim przypadku i w przypadku Odry Opole był to na pewno dobry rok. Bardzo pozytywnie go postrzegam. Oczywiście też są pewne niuanse, które mogliśmy lepiej zrobić. W kilku meczach mogliśmy się lepiej zaprezentować, ale jak oceniać to jako całokształt, to na pewno jest to dobry rok dla Odry. Udało nam się w dobrym stylu utrzymać. Naprawdę byliśmy w bardzo trudnej sytuacji w styczniu i naprawdę wyszliśmy z tego zwycięsko. Zaczęliśmy aktualny sezon bardzo dobrze. W tej chwili końcówka była wprawdzie przeciętna, mieliśmy lekką zadyszkę, jesteśmy na 8. miejscu, ale jeżeli bym miał oceniać, co było rok temu, czyli Odra była po 15 meczach, miała 10 punktów i miała 6 punktów straty do przedostatniej drużyny i była w naprawdę bardzo ciężkiej sytuacji. Dzisiaj mamy 25 punktów, jesteśmy w środku tabeli. Zawsze może być lepiej, patrzymy też do góry, chcemy się znaleźć, chcemy walczyć o miejsce w baraża. Tak. No, zrobimy wszystko, żeby kibice mieli rozrywkę, żebyśmy byli wysoko. Chcemy grać atrakcyjny futbol i myślę, że równie ciekawy rok przed nami. Bardzo płynnie to przebiegło. Myślę, że jednym z powodów, dla którego tu się znalazłem, to było też to, że byłem jakiś czas jako piłkarz tutaj w Opolu, znam miasto. Katowice od Opola to zawsze jest niewielka odległość, wiele meczów w Odrze i wiele meczów przeciwko Odrze. Większość ludzi, która jest w klubie, znałem, także nie miałem żadnych problemów z aklimatyzacją. Mam sztab opolski, ludzie zaangażowani tutaj w Odrę i
fajnie mi się mieszka tutaj, fajnie mi się pracuje i mam nadzieję, że zostanę tutaj jak najdłużej. Panowie, trudno, już trener Koter powiedział, nie powiedzieć o tym, jak wy uważacie jako sportowcy, jako trenerzy, czy rzeczywiście w jaki sposób COVID dotknął najbardziej kluby? Oczywiście, bo wszystkich dotknął finansowo, dotknął też organizacyjnie. Jak patrzycie na to, coś co rok temu, kiedy byśmy siedzieli tutaj przy tym stole, teraz na świętach, panowie, ale będziecie mieli taki sezon, to każdy za przeproszeniem powiedziałby, no ale absolutnie to jest niemożliwe. No jeszcze ja pamiętam, jak wjeżdżaliśmy na pierwszy mecz do Benfiki i na lotnisku widzieliśmy ludzi z maskami, to takie było troszkę nie do wiary, że nas to nie będzie dotyczyło. No minęły 3 tygodnie i nagle tutaj koniec, zatrzymanie ligi, nie ma meczu. No to jest takie trochę tak, no niespodziewane. Ja się tego naprawdę nie spodziewałem. Ja myślę tak, no ja w pewnym momencie zdałem sobie sprawę, że ja na te rzeczy jako jednostka nie mam wpływu i na rzeczy, na które ja nie mam wpływu, to ja je po prostu akceptuję, takie jakie są i staram się robić wszystko, żeby pozytywnie patrzeć na przyszłość. Oczywiście w jaki sposób nas ta pandemia dotknęła, na pewno mieliśmy w pewnym okresie czasu zmniejszone pobory, dogadaliśmy się z zarządem, że w momentach jak nie gramy, te pobory są mniejsze, wszyscy razem doszliśmy do konsensusu. Siedzieliśmy jakiś czas w domach, był to bardzo trudny okres, ale to nie tylko dla nas, dla wszystkich ludzi na, pewnie właśnie, na całym świecie. To jest cała konsekwencja tego, bo to jest sztab, to co pan powiedział, to są piłkarze nożni czy piłkarze ręczni. To jest dla wszystkich absolutnie przemodelowanie systemu. Ale w tej całej przerwie pandemii było też troszeczkę, można powiedzieć, plusa, że zawodnicy mogli odpocząć, bo ci, co grają na najwyższym poziomie, grają puchary, grają ligę, grają reprezentację, to praktycznie non-stop co 3 dni i naprawdę potrzebowali troszeczkę czasu i ten czas na pewno im dobrze wpłynął na to, żeby się zregenerowali, żeby odpoczęli troszeczkę od piłki ręcznej. I no, ja mówię też i nożnej, ogólnie w sporcie, bo w nożnej też mamy spotkanie co 3 dni. Jest się gra mecze, jest rozruch, jest regeneracja i tyle się trenuje. No i tutaj ta przerwa, jak można powiedzieć, dla zawodników gdzieś na korzyść była na pewno. Na pewno ten okres wiele zmienił w podejściu do prowadzenia treningów i do prowadzenia drużyny. Absolutnie myśmy nie mieli takiej wiedzy, nikt nas pewnie nie przygotowywał na takie rzeczy, co się teraz dzieją. Zmiana zupełnie okresów przygotowawczych, terminy meczów są przekładane. No to są rzeczy, które wszyscy jako szkoleniowcy pewnie w każdym sporcie się uczymy. I to też jest na pewno taka fajna nauka dla nas na przyszłość. Nie potrafię myśleć o piłce ręcznej. Na pewno jestem gdzieś, już myślałem na świętach, ale nie potrafię bez piłki ręcznej żyć niestety. Tak, jest dużo możliwości, także no to jest troszeczkę jakby takich, mogę powiedzieć, nauk po prostu. Znaczy na pewno gdzieś piłka nożna się przeplata, ale staram się też znaleźć takie momenty, żeby naładować akumulator. Generalnie bardzo energetycznie pracuję, poświęcam się pracy i wydaje mi się, żeby w taki sposób funkcjonować dla mojego zdrowia psychicznego, warto ten tydzień jednak 2 razy w roku poświęcić na naprawdę bardzo mocne ograniczenie takich sportowych aspektów i skoncentrowanie się na rodzinie, na nie wiem, celebrowaniu jakichś przyjemnych rzeczy, żeby później, ale to jest moja filozofia, tak próbuję to robić i do tej pory mi się udawało. No mi się jeszcze marzy czwarte miejsce, trzecie może miejsce już będzie za ciężko, ale czwarte jeszcze miejsce, żeby walczyć jak najwyżej. Ja myślę tak, no, ten minimalny cel dla mnie to jest poprawa wyniku z ostatniego sezonu i jeżeli chodzi o miejsce, jeżeli chodzi o punkty, a taki bardzo optymistyczny, bardzo ambitny cel to jest walka o miejsce gwarantujące udział w barażach, czyli miejsce 3-6. Myślę, że mam tak dobry zespół i drużyna jest bardzo ambitna. Chłopcy są świadomi, że naprawdę nasza marka klubu może wiele zyskać, jeżeli się dostaniemy do baraży, to jest taki bardzo ambitny cel. W
perspektywie oczywiście pół roku, bo sezon piłkarski kończy się na początku czerwca i później będziemy myśleć, co dalej. W perspektywie 2-3 lat chcemy być zespołem, który mocniej puka do bramek Ekstraklasy. Pochodzą panowie... Znaczy nie, u mnie były takie tradycyjne święta. Rano zawsze w Wigilię z tatą kupowałem choinkę, z siostrą ubierałem, szliśmy po karpia, mama w kuchni była. I później zasiadaliśmy wieczorem z rodziną całą, mamy też, mamy rodziną, zasiadaliśmy przy stole i... O, to było. Ta gwiazdka i ten Mikołaj, którego nigdy nie mogłem sobie zobaczyć, że na następny rok już go przyłapię, ale no, nie udało mi się ani razu jestem. Nie, tradycyjnie tak jak w całej Polsce, karp króluje i śledzie. I zawsze 12 potraw, czy to tak? Staraliśmy się tak, bo zawsze mieliśmy święta, była razem z nami siostra, mamy i tak po połowie siedzieliśmy i było 12 potraw zawsze. Znaczy u mnie dziesiątko przychodziło, nie wiem czy to ma jakiś związek, pewnie z regionami i tak dalej, u mnie dziesiątko było. Ja myślę tak, nie byliśmy jakąś wybitnie tradycyjną rodziną. Oczywiście pewne tradycje śląskie kultywowaliśmy, ale jeżeli chodzi o Wigilię, byliśmy po prostu tak jak każdy w naszych czasach na młodości, karp, oczywiście jakaś zupa rybna, za ciepła kapusta, myślę, że takie potrawy były. Ale pamiętam też te wyczekiwania na prezenty, rozmowy o tym, co możemy dostać i tak dalej, ale na pewno przyjemny czas. Bardzo fajnie to wspominam. Ja pamiętam dwa prezenty. Pierwszy prezent to jest kolejka elektryczna. No, kiedyś dostać kolejkę w ogóle, żeby Mikołaj przyniósł kolejkę, żeby w ogóle w sklepie kupić kolejkę, to było coś. A drugi prezent to był Walkman, czyli odpowiednik dzisiejszego MP4. Takie na kasety takie szpulowe, no i o tym gdzieś tam marzyłem, pisałem do Mikołaja i udało się. Jak sięgam głęboko w pamięcią, to przypominam sobie konsolę, ale to duże słowo, bo to chyba był środek lat 80. i pamiętam, że gdzieś ojciec z jakimś, nie wiem, z Niemiec jakimś cudem sprowadził. Jedna gra chyba na tą konsolę tylko była, bardzo prosta, że samochód jechał w lewo, prawo, środek i wymijało się różne przeszkody, ale pamiętam, że namiętnie w tę grę grałem. Ale piłki doręcznej i piłki do nożnej nie dostaliście. A to u mnie to piłka nożna, to jakby powiedzieć, to było dużo piłek, także to myślę, że ta piłka była od początku taką moją pasją. Macie słabość do słodkości, bo jak Śląsk, to mnie się kojarzy zaraz ze śląską makówką, to takie ten, a z kolei północ też skojarzenia z kolei z kutią taką świąteczną, wracając do tych potraw różnych świątecznych. No ja lubię słodkie. Lubię słodkie, ale no niestety już teraz gdzieś tam muszę sobie to dozować, ale jak mam taki napad na słodycze, to potrafię zjeść całe ptasie mleczko. No ja akurat jestem w stanie się opanować. Nie jest tak, że jestem mocno zakręcony. Lubię słodkość, ale w jakimś dobrym wydaniu. No ale na święta no to taka rzecz. Jakoś nigdy za makówkami nie przepadałem. Nie. I dalej nie przepadam. Tak, ja razem z moją Anią robimy w, kuch,
gotujemy w kuchni, czy to teraz nawet na te święta, czy wcześniej, to cały czas gdzieś tam razem wspólnie robimy z sobą. Czyli jest takie danie świąteczne à la Rafał, tak? Jest à la Rafał. Tak? À la Rafał jest, tak. A la Dietmar? To znaczy, ja bardzo lubię gotować, też dużo rzeczy przyrządzam, nie piekę, jeżeli chodzi o ciasta, to nie piekę, ale wydaje mi się, że ryby, i jeżeli jest Wigilia, to staram się jakąś dobrą rybę przyrządzić, i to już niekoniecznie karpie, ale coś być może wyszukanego, no nie wiem, ośmiornicę jakąś albo... Jedziemy na ten rok, na święta. Panowie, kończąc powoli, dziękując Wam za to spotkanie. Zbliżający się koniec roku, o pewnych sportowych życzeniach powiedzieliście, to tak chciałbym, żebyście naszych też widzów niejako na ten koniec roku w pewien sposób i pozdrowili, i te swoje życzenie jakoś tam wypowiedzieli również i dla nas, i dla czasu na Opole, czego nam tak naprawdę życzyć na ten 2021 rok, bo wszyscy pewnie sobie będziemy najważniejsze życzyć tego zdrowia w tej dobie, tego nieszczęścia, tej pandemii, miejmy nadzieję, oby odeszła jak najszybciej. Na pewno żebyśmy jak najszybciej wrócili do normalności. No i ja już bym chciał się jak najszybciej też spotkać z naszymi kibicami na meczu, bo granie przy tych pustych trybunach to jest naprawdę takie... Nie czuję się tych emocji. Kibice jak są, no to zdecydowanie inne jest widowisko i tego nam brakuje i na to bardzo czekam. Właśnie tak, przede wszystkim zdrowie to jest najważniejsze, żebyśmy sobie jako całe społeczeństwo, jako Europa i całe społeczeństwo poradzili jak najszybciej z tym wirusem, i żeby normalność też trafiła do sportu. Myślę, tu się nie różnimy, jeżeli chodzi o kibiców, to też mi tego bardzo brakuje i zawodnikom tego brakuje, bo to jest najważniejsze. My jesteśmy ludźmi, którzy mają dostarczać rozrywkę, a najlepsza rozrywka jest na żywo, na stadionie. Chciałbym, żebyśmy w zdrowiu, bez urazów, jako świat znaleźli się też w takim przyjemnym miejscu. To dziękujemy bardzo, przyłączamy się do tych życzeń. Dziękuję bardzo. Życzymy Państwu dalszego takiego spokojnego świętowania, jak to nasze dzisiejsze. Przed nami przecież jeszcze drugi dzień święta, później nowy rok. My na pewno w naszym programie jeszcze to podsumowanie sportowe roku Państwu przedstawimy. A teraz życzymy wszystkiego dobrego. Do zobaczenia i do usłyszenia.